A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. List do Hebrajczyków, 11 rozdział, 1 werset. Mamo, patrz, zawołała mała dziewczynka, wskazując palcem na górę, w górę, na przesuwające się chmury. Tam w górze widać słonia. Słoń w chmurach. Gdy mama spojrzała w górę, nie dostrzegła takiego widoku, ale z własnego doświadczenia wiedziała, że w chmurach można widzieć różne obrazy. Potrafimy dostrzec te różne obrazy w chmurach, ponieważ nasz umysł porównuje automatycznie chmury ze znanymi nam pojęciami z życia codziennego. Jak tylko wyłapiemy jakiś kształt, choćby słonia, to zaraz widziana przez nas chmura przedstawia w naszej wyobraźni taki widok. Oglądane przez nas w ten sposób rzeczy są więc jedynie kwestią naszej wyobraźni, a w rzeczywistości przecież nie ma ich tam w chmurach. Jedynie znajomość tych rzeczy z życia pozwala nam je w cudzysłowie zobaczyć w chmurach. Ale z wiarą sprawa wygląda całkowicie odwrotnie. We wierze nie chodzi o widzialne rzeczy, a jednak chodzi o rzeczy prawdziwe. Jeżeli jesteśmy prawdziwie wierzącymi ludźmi, to rzeczy niewidzialne są dla nas faktycznie rzeczywistością. Posiadamy również to głębokie przekonanie o istnieniu żywego Boga, choć nigdy Go nie widzieliśmy. Przed 2000 lat Bóg żył widzialnie pośród nas, ludzi na tej ziemi, w osobie swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. Wtedy Syn Boży głosił słowa Boże do ludzi, a przy tym dokonywał licznych widzialnych czynów. Biblia zawiera wiele wydarzeń spisanych m.in. przez naocznych świadków Jego czynów i przedstawia nam także śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Słowa Pana Jezusa zostały spisane pod kierownictwem Ducha Świętego, po części przez ludzi, którzy byli tego świadkami, ale również przez innych, których Bóg użył do tego celu. Słowo Boże wzywa nas do pokuty i wiary. Kto będzie temu wezwaniu posłuszny, ten doświadczy tego, że Bóg stanie się widzialnym w jego życiu, choć nie będzie fizycznie widziany. Poprzez przebaczenie swoich grzechów człowiek staje się dzieckiem Bożym, a jego celem jest teraz niebo, dokąd zmierza, będąc prowadzonym przez różne okoliczności życia i przez Ducha Świętego. Dopiero w niebie człowiek faktycznie ujrzy swoimi oczyma Pana Jezusa, którego tutaj na ziemi uwierzył.